O, to żeśmy kurde dostali chyba wszystkie upgrade'y do Lightjacka. Tak mi się wydaje. Nie wszystkie. Jeszcze jeden nam brakuje, który pewnie i tak niedługo dostaniemy, więc no. Okej, okay, więc teraz jesteśmy niedaleko Haven City. It looks like some kind of old eco mine. When Mar built Haven City, he must have carved out these old caves to get at the eco power. Sheesh, that Mar guy must have never slept much. I'm going ahead to tell Onan we're back. Watch your tail feathers, Jack. This is a spooky place. Sorry, teraz dopiero ten Peker wspomniał o tym, o Onin. Teraz to ja się pomyliłem, kurczę pieczone. Za szybko wam o tej informacji powiedziałem, no ale tak czy siak... ważne, że wiecie, o co chodzi. W ogóle, nawet nie wiem, jak ten poziom się nazywa. Wolałbym wiedzieć, aczkolwiek no... jesteśmy teraz na jakimś placu budowy. I naszym zadaniem będzie teraz czyszczenie terenu, dlatego że trzeba będzie się dostać do Haven City za pomocą jakiegoś transportu, więc tak się oto prezentują przedmieścia przed Haven City, moi drodzy. Dokładnie tak. I teraz będzie jedna z moich nawet ulubionych misji. Podkreślam nawet. Ona jest tam. Dokładnie tak. Widzę, że tu wszystkie skaldżemy mamy zebrane już. O. Jednak nie wszystkie. O, teraz wszystkie. 170. Kurde, 170, a my dopiero będziemy kończyli pierwszy akt gry. To ile będziemy, kurde, mieli pod koniec gry? 900? Może. Dobra, to chyba będzie zaraz ta misja. Oj, już czuję to. Czuję tą misję. Ona jest spoko, ale ja za dzieciaka, kurde, miałem malutkie problemy z nią. I rok temu też, jak robiłem streama. Tak więc, no, może być ciekawie teraz. Nie mówię, że nie. Thank you.
Dobra. Czas zjechać na dół. Zobaczyć, co tutaj teraz będzie miało miejsce. Tak? Jestem. Dobra. Róbmy, co trzeba. To jeszcze nie. To jeszcze nie. To jeszcze za wcześnie bym użył tego lightjacka. Nie, źle zrobiłem. Chodź tu. Dokładnie, kręć się. Zapomniałem, że tą łasicę to nie można zrzucać, tylko ona ma się kręcić. Bo inaczej nie przejdziemy dalej, po prostu. Znaczy, to jest według mnie łasica, no. Bo ona tak trochę z wyglądu przypomina łasicę, nie żebym się tu chciał czepiać. O, dwie łasice. Które mogą nas przy okazji zaatakować. Okej, a gdzie jest ta druga? Ha! Ha tu. Wyleczmy się trochę chociaż, minimalnie. Chodź tu, chodź tu, no grzeczna łasiczka, no grzeczna. O, kręci się. Super. I teraz trzeba będzie odpowiednio skakać. Dokładnie tak. I ostatnia platforma. Ostatnia prosta. I finally. O, 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 o. Chodź, chodź, chodź. Dokładnie, dokładnie. I tutaj te dwie łasiczki normalnie zostają. Zawsze, kurde, nie wiem czemu zastanawia mnie obecność tych dwóch pozostałych. No bo wydaje mi się, jakby one, kurde, na coś jednak były potrzebne. A jednak nic nie robią. Dobra, tutaj jesteśmy zespałnieni. Czyli checkpoint mamy w zasadzie niedaleko, jakby się nie uprzeć. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. No jest to trochę czasochłonna misja, to trzeba sobie powiedzieć tu i teraz. Jest to bardzo czasochłonna misja. Dlatego nie zdziwcie się, że może nam jeszcze trochę ona zająć. W końcu to jest finał aktu pierwszego, więc to trzeba się liczyć z tym, że finał zawsze będzie tą trochę dłuższą misją od pozostałych. Dobra, są mi łasice. Chodźcie.
Chodźcie za mną. Biegniecie? Biegniecie. Dwie biegną, kurde. Trzy. Chodźcie. No, o. Kurde. No i gitara, o to chodziło. Mogłem tak za pierwszym razem zrobić. Nie żeby coś. I dobra. Zium. Jesteśmy po drugiej stronie. Explorer. No to kurczę, przyznam, że trofka się... I trofka jest adekwatna do tego, co tutaj robimy. Bardzo adekwatna. Dobra, chyba to jest teraz ta misja. Tak, to jest ta misja. Oj, jak ja tutaj się męczyłem. O, ja cię sunę. Trzeba będzie teraz całą drogę ustawiać. Dlatego ja się skupię, a wy się wsłuchacie w muzykę i zobaczycie ten piękny poziom. Bo tu naprawdę sekwencja wymaga skupienia. To na razie otworzyliśmy drogę, ale to... No właśnie. Trzeba będzie... O, tak, takie coś porobić. Żeby faktycznie ta droga była otwarta. Żeby się pociąg nie wykoleił. Bo na tym nam nie zależy akurat.
Kurde, no w złym momencie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Trzeba dalej ustawiać, kurde, te tory. Ajajajajajaj. Ale to buchło. Dobra, zobaczmy co tutaj pominęliśmy. No nic znaczącego. Przynajmniej amunicja będziemy mieli. Kurde. Ale bym zleciał. Dobra. Tutaj już będziemy mieli bossa. Bossa, który będzie kończył nam akt pierwszy. Dosłownie i w przenośni. Oj tak. Monks told me you were coming through the Precursor subrails. Interesting, aren't they? The Precursors used them to build the world countless eons ago. The rail system leads deep into the planet, where it's said the Ancient Ones wait to bestow unimaginable powers upon the worthy. I will save the world with that power, just as Mar did. Yeah, you've done a great job so far, letting the Metalheads destroy the palace. Oh, you couldn't be more mistaken, dear boy. We're on a time clock, Jack. That light in the sky, do you know what it is? Our nightmare has found us and the end is coming. I needed quick access to the catacombs below, so I attacked the palace myself. It will be our little secret. Well, you're full of surprises. And you're full of dark eco. You and your rat are an abomination. But I will rid the planet of this scourge soon enough. Pure light will rule the universe, and I will be the bright light that shines to every corner of the world and destroys all shadows! Excuse me, Count Vulgar. It's Vega! Yeah, whatever. Isn't it kind of nice just to curl up in the shade sometimes? Just chilling it, watching the hot babes prance around in their skimpy little bikinis. You know, just how they jiggle. I get that special tingling feeling in my tail. Enough! We will start the cleansing of the world with your demise. Behold, I now command the very power of the Ancient One! And this time, the Precursors will not have mercy on you. It's alive, Jack! Dobra, więc jak widzicie, hrabia Vigar zniszczył pałac. A to czasem nie jest przypadkiem złamanie prawa, nie żebym się czepiał, ale u nas w prawdziwym życiu to byłoby już łamanie prawa i można byłoby pójść za to do więzienia, bo to jest niszczenie mienia. Ale okej, niech tak będzie. No bo teoretycznie w mojej opinii to jest łamanie prawa, no ale okej, to jest świat Jacka, więc tutaj mogą się dziać takie rzeczy. Więc co się od niego dowiedzieliśmy, to to, że kiedy pokonamy tego bossa, czyli tego prekursora, z którym będziemy walczyć, to hrabia Vigar będzie miał w dupie naszą obecność, kiedy wrócimy do miasta. Jeśli przegramy, no to nie mamy co się pokazywać w Haven City, w dużym skrócie. A teraz czas na tego oto bossika, który ma naprawdę bardzo fajny soundtrack, w mojej opinii, i jest on naprawdę bardzo cool. Bardzo lubię tego bossa. Jak widzicie, konfrontacja z nim nie jest jakaś trudna. Trzeba tylko uważać, bo te platformy są nagrzane. Kurde. Nie zdążyłem wycelować, bo on akurat mnie zastrzelił.
Patrz teraz na to. On teraz będzie próbował niszczyć te wszystkie te. Ale na jego nieszczęście my zaraz zrobimy jeden krzywy ruch. Proszę bardzo. Oto właśnie na tym polega cała konfrontacja. Niepotrzebnie się swoją drogą kręciłem, bo to wiadomo jak to się kończy. Tak więc tak jak widzicie, na tym będzie ten boss polegał właśnie. Mamy 100 na 150 amunicji i musimy uważać, bo to są bardzo gorące platformy, jak on je pierwsze co postawia. I musimy robić między innymi coś takiego, żeby trafić w wagonik. Kiedy wagonik trafi, tak jak widzicie, on spada w dół. No tak jak widzieliście na załączonym obrazku, kiedy wagonik zostanie trafiony, to on spada w dół. I wtedy nasz bosik, nasz prekursor dostaje obrażenia. Co za tym idzie? No będzie miał coraz mniej życia. Co możemy zresztą zobaczyć. Okej, teraz będzie znowu tworzenie platformy. Więc uwaga. Trzeba teraz poczekać, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dobra, akurat. I gitara. Jeszcze tylko jedno życie mu zostało. Kurde, teraz trzeba uważać, bo on... Jezus ma... Jezus! O Jezu, i wszystko od zera. To jest właśnie najgorsze. Ten boss... Checkpointa nie ma, więc... Jak raz budujecie, to macie całą walkę od początku. Tak więc teraz już mniej więcej znacie mechanikę tego bossa. Na pamięć. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, ostatnia runda z nim została. Więc teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo naprawdę, no, będzie ciekawie. Szczególnie, że zobaczcie, że zostały nam tylko 4 punkty zdrowia, tak więc... No to będzie ciekawa konfrontacja. Ale muzyka tu jest dowalona, nie?
The boys are back in town! Let's go topside and see what kind of trouble we can get into. No i po bossie. Proszę bardzo. Ogarnięty. Tak, nowy secret i tak dalej. No. Mhm. To nieźle, gierka mi tutaj mówi. Odnośnie nowych secretów. Już chyba rozpoznajecie te drzwi, co nie? Teraz już nie mamy czegoś takiego, że wiecie, możemy poruszać się po windzie, tylko po prostu mamy cutscenkę jako windę. Moi drodzy, witajcie w Haven City. Właśnie doszliśmy w pierwszej sesji do Haven City. Tak to miasto się prezentuje, miasto pełne zniszczy. Zresztą posłuchajcie sobie tej depresyjnej muzyki. To jest aż przykre. Przykro się na to patrzy w sumie. Ajajajajaj, jak to miasto wygląda, ja pierdzielę. No masakra, jakby tutaj co najmniej jakiś kataklizm spadł, jakaś apokalipsa, kurczę, pieczone. Dobra, kurde, powybijajmy jeszcze trochę tych. O, Skull Gem. Szybko, zabieramy co moje. No kurde, dużo was się tu pojawia. Widzicie, kurde, miasto, które jest pełne metalheadów. Ale dobra, zobaczmy w ogóle ile mamy procent gry, bo wypadałoby zobaczyć. 40, no to tak jak mówiłem, 40% gry. Można by powiedzieć, że już połowę gry mamy za sobą, ponieważ w tym właśnie momencie zakończamy pierwszą sesję i pierwszy akt gry Jack 3. Mam nadzieję, że wam się ta seria podoba, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. Napiszcie, co sądzicie w ogóle o Jacku Trójce i o pierwszych misjach i ogólnie o pierwszym bossie, o wszystkim, co tutaj miało miejsce pod tymi odcinkami. No i co ja tu mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że sposób ciekawy i informatywny prowadzę Let's Play, że dużo ciekawych rzeczy możecie się dowiedzieć lub też i nie. Mam przynajmniej taką szczerą nadzieję. I tyle. Powybijam sobie tu jeszcze trochę tych, chociaż tu już raczej zdobędę te ostatnie orb, znaczy Skull Gemy i na tym skończę. Dokładnie tak. Dobrze. Ja już się odmeldowywuję. Na razie trzymajcie się i cześć. Z ciekawości ja to nagrywałem właśnie 12 czerwca i kończę sesję o godzinie 18:35. Na razie i cześć.